poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że te wielkie elementy będą stanowiły konstrukcję nowej hali dworca Warszawa Zachodnia. Tak to właśnie mi wygląda. Mamy odjazd z Zielonogórzanina. Na sygnale zastępczym który właśnie Wam prezentuję. A tymczasem podstawia się pociąg osobowy Kolei Mazowieckich do Siedlec i mamy ER75004. Przyjechał EU47001 z pociągiem osobowym z Siedlec. I Trax z pociągiem piętrowym z Siedlec leniwie opuszcza peron numer 3. Dziękuję za wejście w kadr. Był cały szeroki chodnik, ale lepiej wejść komuś w kadr. A tymczasem zbliża się pociąg Express Intercity Premium. EIP 4500 z Gliwic do Gdyni Głównej, a tu mamy skład z Gdyni Głównej do Bielska Białej. I Pendolino do Bielska Białej rusza. Uwaga, podróżni oczekujący na pociąg przyspieszony ze stacji Warszawa lotnisko Chopina ED 250 012. Proszeni są o przejście na peron czwarty. Dla utrudnienia przepraszamy. Uwaga, podróżni oczekujący na pociąg przyspieszony ze stacji Warszawa lotnisko Chopina do stacji wodnej. Mamy także Impulsa Newaga na linii S1 do Pruszkowa Szybkiej Kolei Miejskiej. Dużo bardziej dynamiczny start od Pendolino. I jego kolega w przeciwnym kierunku do Otwocka. Jedzie pociąg lotniskowy Kolei Mazowieckich do Modlina. EN76 019 oraz 017. Zbliża się pociąg TLK Małopolska z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej EP09034. Pierwszy.
I tym akcentem TLK Małopolska kończę dzisiejszy wypad na stację Warszawa Zachodnia. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu na premierze lub po. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru i zapraszam na kolejny film. Do stacji Gdynia Główna przez stację Warszawa. Trzymajcie się, cześć. Sława Główna, Malbork, Gdańsk.